tej strony Magda i Ewelina. Cześć! Witamy Was z naszego trolltungowego, przemiłego domu. Dzisiaj mamy dla Was coś, co mogłoby się wydawać rzeczą przeznaczoną dla najmłodszych, ale uważamy, że przyda się również starszym, osobom, które uczą się norweskiego na poziomie A1, A2, początkującym, a mianowicie będzie to bajka po norwesku. Jest. Tak, zaczerpnięta z właśnie tej książeczki, która ma tytuł 5 minuty historię. Natomiast my dzisiaj wybrałyśmy jedną bajkę, którą przeczytamy w dwóch językach. Ewelina przeczyta ją po norwesku, a ja przeczytam w trakcie, będę w trakcie tłumaczyła na język polski. Dodatkowo będziecie mogli, poza tym, że będziecie mogli posłuchać rozumienie ze słuchu, to będziecie mogli również śledzić norweskie napisy, które będą się pojawiały w czasie, kiedy Ewelina będzie czytać. To zaczynamy w takim razie. Tak jest. I bajka nosi tytuł Shanti drar til sjøs. Mhm. Den vesle havnekapten Shanti var fryktelig glad i fisk. Han spiste alt som ble igjen etter fiskarne. Og ibland, når ingen så ham, tok han til og med en hel fisk som skulle sendes til fiskemarkedet. Mały portowy kot Shanti strasznie lubił rybę. Zjadał wszystko, co pozostawili rybacy. A czasami, gdy nikt go nie widział, zabierał nawet całą rybę, która miała trafić na targ rybny. Blir du aldri lei av fisk, spurte en måkevenn han hadde, men Shanti bare ristet på hodet og knasket videre på en saftig sardin. Han kunne bare ikke få nok fisk. Czy tobie nigdy nie nudzą się ryby? Zapytała go przyjaciółka Mewa. Ale Shanti tylko potrząsnął głową i dalej chrupał soczystą sardynkę. On po prostu nie mógł nasycić się rybami. En dag fikk Shanti en glimrende idé. Det er bare én ting som vil være bedre enn å være havnekatt, sa han til måka. Og det er å være båtkatt. Da kunne jeg spise all den maten jeg ville. Pewnego dnia Shanti wpadł na doskonały pomysł. Jest tylko jedna rzecz, która będzie lepsza niż bycie kotem portowym, powiedział do Mewy. A jest to bycie kotem na łodzi. Wtedy mógłbym jeść wszystko, co chcę. Og neste morgen snek Shanti seg ombord på Salte Sardin, den største av alle fiskebåtene på havna. Fiskerne hadde det så travelt at de ikke la merke til blindpassasjeren som gjemte seg under en gammel regnfrakk. Następnego ranka Shanti zakradł się na pokład słonej sardynki, największej spośród wszystkich statków rybackich w porcie. Rybacy byli tak zajęci, że nie zauważyli, iż pasażer na gapę ukrywa się pod starym płaszczem przeciwdeszczowym. Sjøen var rolig, da båten tøffet til havs, og Shanti lå og drømte om all fisken han skulle spise. Da fiskerne begynte å trekke garnene, trodde Shanti nesten ikke sine egne øyne. Han hadde havnet i kattehimmelen. Aldri hadde han sett så mye fisk. Det var makrell og torsk og hyse og ikke minst Shantis yndlingsfisk, sardiner. Morze było spokojne, gdy łódź wypływała. A Shanti leżał i marzył o wszystkich rybach, które będzie mógł zjeść. Gdy rybacy zaczęli ściągnąć sieci, Shanti prawie nie wierzył własnym oczom. Wylądował w kocim niebie. Nigdy nie widział tak wielu ryb. Była tam makrela i dorsz i łupacz. A przede wszystkim ulubiona ryba Shantiego – sardynka. Det var så mye at ingen la merke til at en og annen fisk forsvant inn under den gamle regnfrakken, og de merket ikke at beina ble kastet ut på den andre siden. Było tego tak dużo, że nikt nie zwrócił uwagi, iż ta czy inna ryba zniknęła pod starym płaszczem przeciwdeszczowym. I nie zauważyli także, że ości zostały wyrzucone na drugą stronę. Shanti spiste og spiste til han ikke fikk ned en bit til. Da krøllet han seg sammen og la seg til å sove. Men akkurat da han gled inn i søvnen, begynte noe merkelig å skje. Shanti jadł i jadł tak długo, aż nie mógł wcisnąć w siebie już ani kawałeczka. Wtedy zwinął się w kłębek i położył się spać. Ale akurat gdy zaczynał zasypiać, zaczęło się dziać coś dziwnego. Salte sardin begynte å knirke og knake.
så begynte den å riste og gynge. Vann sprutet inn over dekk mens båten hevet og senket seg med bølgene. Salt og sardin ble kastet opp og ned og hit og dit på det urolige havet. Słona sardynka zaczęła skrzypieć i trzeszczeć, potem trząść się i huśtać. Woda wdarła się na pokład, a łódź unosiła się i opuszczała w dół z falami. Słona sardynka była rzucana w górę i w dół, tu i tam na niespokojnym morzu. Det begynte å gå rundt i hodet til Shanti, og magen begynte å vende seg. Og som han ønsket at han ikke hadde spist så mye fisk, og som han ønsket at han hadde holdt seg på land. Shanti zaczął mieć zawroty głowy, a jego żołądek zaczął się przewracać. Och, jak żałował, że zjadł tak dużo ryb. Och, jak bardzo chciałby być na lądzie. Vi kommer til å drukne, jamret Shanti, da en stor bølge slo inn over ham og regnfrakken. Utopimy się, lamentował Shanti, gdy duża fala uderzyła w niego i płaszcz przeciwdeszczowy. Vått til skinnene kikket Shanti ut for å se hva fiskerne drev med. Han trodde nesten ikke sine egne øyne. I stedet for å løpe rundt og skrike, holdt de rolig på med arbeidet sitt. En av dem, som Shanti trodde var kapteinen, plystret til og med. Og en annen spiste en pølse. Det virket som om de så på dette som en helt vanlig arbeidsdag. Przemoczony do skóry Shanti wyjrzał, aby zobaczyć, co robią rybacy. Prawie nie uwierzył własnym oczom. Zamiast biegać i krzyczeć, zachowywali spokój i zajmowali się swoją pracą. Jeden z nich, ten, o którym Shanti pomyślał, iż był kapitanem, nawet gwizdał. A inny jadł kiełbaskę. Wydawało się, że wszystko to było dla nich normalnym dniem pracy. Da Salte Sardin endelig kom tilbake til havna, hadde Shanti det veldig travelt med å komme seg i land. Gdy słona sardynka wróciła wreszcie do portu, Shanti od razu próbował wydostać się na ląd. Hvordan er livet som båtkatt? Spurte måkevennen hans senere på kvelden. Jak tam życie łodziowego kota? Zapytała przyjaciółka Mewa później wieczorem. Nie, sa Shanti, da han var ferdig med å spise en sardin. Det er greit nok med båter, men ingenting slår en havn. Det er tross alt grenser for hvor mye fisk en kattunge kan spise. No cóż, powiedział Shanti, kiedy skończył jeść sardynkę. Na łodzi jest w porządku, ale nic nie pobije życia w porcie. Bądź co bądź, jest pewna granica w ilości ryb, które może zjeść mały kotek. To by było na tyle, ponieważ była to 5-minutowa historia. Mamy nadzieję, że mogliście się dzisiaj czegoś nowego z nami nauczyć. I jeżeli macie propozycje swoich bajek, które lubicie albo lubicie słuchać, albo lubicie czytać w celu nauki, bądź po prostu na przykład czytacie je swoim dzieciom, to bardzo prosimy, żebyście wrzucili je w komentarzu i podzielili się tymi tytułami. Myślę, że ktoś jeszcze mógłby z tego skorzystać. I dajcie koniecznie znać, czy taka forma filmów Wam się podoba, czy jest to przydatne. Chętnie posłuchamy. No i jeśli będziecie chętni, to my również z przyjemnością stworzymy kolejne filmiki w podobnym klimacie. Dzisiaj dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek serii Zrozumiałego już za tydzień. Do zobaczenia. Hej.